Szczęść Boże, coś wam powiem. Człowiek to jednak naiwne stworzenie. Tego, dzięki któremu mamy świat, pyta, skąd mnie znasz? Czyż nie czytamy, zanim słowo pojawi się na języku, ty znasz już je w całości? Natanael wydaje się być zaskoczony przenikliwością Jezusa. Co robił pod figowcem, wie on i właśnie Syn Boży. Dla nas pozostaje to tajemnicą, która podkreśla niezwykłość Boga. Jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że my, będąc tak ograniczeni, jesteśmy Bogu tak bardzo potrzebni, żeby przez nas Jego osoba doznawała chwały. Co więcej, Bóg sam chce nam dać takie możliwości i takie doświadczenia, które nie mieszczą się w naszym umyśle. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. To nam mówi jedno. Skoro aniołowie do nieba wchodzą i wychodzą, to ono jest otwarte. Otwarte jest po to, by każdy człowiek mógł się tam dostać. Ale w tej drodze, żebyśmy nie zbłądzili, Bóg daje nam swoich aniołów. Mają być dla nas pomocą, bo one w swojej naturze przewyższają człowieka. Jednak my otrzymujemy dar, którego one są pozbawione. Otrzymujemy możliwość spożywania chleba, który jest ciałem pańskim. Dla nas w tym momencie najważniejsze jest jedno. Bóg nie zostawia nas samych na tym łespadole. Oczywiście pierwszym, który jest naszym punktem odniesienia i największym wsparciem, jest Jezus. To On jest niebem. Może to zuchwałe stwierdzenie, ale sam Święty Paweł powiedział, dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk, bo jego pragnieniem było bycie z Nim. Mam nadzieję, że każdy z nas też ma takie pragnienie, by być z Chrystusem w doli i niedoli, w radości i smutku, w chorobie i zdrowiu. Święty Jan od Krzyża powiedział, kiedy człowiek staje się prawdziwie duchowy i przemieniony przez miłość Bożą, która go oczyszcza, otrzymuje jedność w miłosnym uniesieniu z Bogiem i delikatność podobną do anielskiej. Tyle, że z aniołami to my mamy mało wspólnego, bo nam nawet cierpliwości anielskiej brakuje. A co dopiero mówić o innych cechach? A jeśli dziś mówimy o tych trzech archaniołach, to ich rola była szczególna. Rafał uzdrawiał, Gabriel ogłaszał Boże plany, a Michał walczył z szatanem. Posyłani są do najważniejszych misji i dlatego mówi się o nich, że są książętami. Tak więc jasno wychodzi, że aniołowie służą Bogu, ale wszystko czynią ze względu na nas. W społeczeństwie takim jak nasze, te przykłady pośredników między samym Bogiem i różnymi osobami mogą pomóc napełnić się ufnością, zbawczą moc, jaką posiada Bóg wobec świata i wobec każdej osoby. W końcu wszyscy jesteśmy powołani, by kochać Boga ponad wszystkie rzeczy. Nie ma tu miejsca na naiwność, by móc w pełni docenić dar, który przychodzi do nas i nas napełnia. I nie zapominajmy, że to Pan jest jedynym sprawcą poruszenia naszych serc i On czyni to w stosownym czasie. Przywołany dziś w Ewangelii Natanael, prawdziwy Izraelita, który daleki jest od wszelkich odstępstw, od wiary ojców i od wszelkich nowinek, zostaje poruszony w głębi duszy. I dzięki temu pozwala się prowadzić dalej. Bo jakby nie było, gdyby Pan nas nie znał, nie udałoby mu się przebić przez nasze pancerze i maski, które zakładamy z obawy przed światem. On wie, gdzie, co i jak uczynić, aby pokazać nam, że zna nas doskonale i wie, czego aktualnie nam potrzeba. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.